Cześć, czołem, klocki z rosołem, 18 lipca 2024 roku, dzień po moich urodzinach, jeszcze pijany, ledwo co w ogóle się ruszę, trzymam na nogach, jeżdżę tu po Warszawie samochodem, patrzę co się dzieje, tu McDonalda zburzyli na Wałbrzyskiej, coś postawią w ogóle i tak dalej, po lewej stronie te fantastyczne budki eleganckie, takie bazarek bardzo ładny w Wietnamie, Sajgonie, Laosie już to lepiej wygląda niż to u nas, ale jak chcą je dotknąć, coś z nimi zrobić, to ci piszczą, że to jest takie wspaniałe, mam wrażenie, że tam szczury i ropuchy to łażą po prostu jak nie wiem co, jak koty w Grecji. Oczywiście śmieję się z tym, że pijany po urodzinach jeżdżę. Powiem Państwu tak, lubię pić wódkę, lubiłem zawsze pić wódkę, nie lubiłem żadnych innych trunków. Lubiłem chlać wódkę, można powiedzieć. Znaczy chlać tak, że w domu zawsze stała i była, no i tam nie miałem z tym jakiegoś problemu, no ale lubiłem raz na jakiś czas umówić się z kumplami i zrobić tak zwane dożynki. Najfajniejsze to jest to, że zawsze kiedy mówiliśmy, wiesz, no może dzisiaj to tak delikatnie się napijemy, no to jak padło słowo delikatnie, no to już później było wleczone, ale wleczone na takiej zasadzie, że ja jestem tak zwany typ babcia, wszyscy, którzy pili ze mną i wiedzą, ja się wszystkimi opiekuję, nawet najbardziej nawalony, nieprzytomny, wsadzam, zliczam, dużo mam doświadczeń, wykupuję z różnych miejsc, jak było rozrywkowo i tak dalej, tak więc ja się opiekuję w przypadku picia. To tak, ale do czego zmierzam? No nie jest to reklama czy antyreklama napojów alkoholowych. No w Europarlamencie tam dziwne rzeczy się dzieją. No i dzisiaj po prostu od rana no wszystkie social media przerzucają sobie, opisując, pokazując wystąpienie pani europosłanki z Konfederacji, pani Hernik tam w Europarlamencie. No i mówią, wreszcie ktoś, jak super, jak fajnie, ale powiedziała ta Leyen, jak siedziała i wreszcie łapy precz od Polski, nie będziecie żony, nie zgadzam się i tak dalej, w ogóle to tak w dwóch takich podzielę sobie na dwa, bo kolega też mi taki tam ze Stanów pisał, w ogóle jak to super jest i tak dalej, wiesz, odpowiedziałem mu tak, drogi Łukaszu, to jest spektakl. To jest spektakl, jak w każdym, nie wiem, dobrym przedstawieniu, żeby ludzie płacili pieniądze i żeby można było ich czesać, potrzebny jest spektakl. Spektakl polega na tym, że no na scenie muszą być ci dobrzy czy źli, muszą być emocje, musisz się z kimś utożsamiać, musisz mieć za kogo zapłacić te bilety. Tak więc, proszę Państwa, w poprzedniej kadencji bardzo mi się to podobało. Wszyscy piali, jak ten Patryk Jaki, jak im powiedział, jak im tam przedstawił, jak ich podsumował, w ogóle jak, do czego się odwołał, do jakich dokumentów dotarł i co? I co? I odpowiem Państwu, i co? I gówno. Tak naprawdę, i gówno. Dominik Tarczyński, którego lubię, który angielszczyzną po prostu. The Poland. I wypowiadał się w telewizjach różnych i Poland, i tam ta Greczynka ukradła, i tu są dokumenty, i agent turecki czy tam marokański, on tu wszystkich i jak to się tam mówi, korumpował i tu w ogóle you want to fuck your say to the documents ten i co? I gówno tak naprawdę. I tak naprawdę pan Tarczyński, pan Jaki, których lubię, to jest moja strona, tak naprawdę uczestniczą w czymś, za co dostają bardzo dobre pieniądze jako aktorzy tego przedstawienia, ale tak naprawdę dla nas gówno. My mamy poczucie, że ktoś tak broni naszych interesów, że ten ktoś to tak powiedział i tak dalej, ale co załatwił w tym wszystkim? Gówno. Zielony Ład był wymyślony, przyjęty i obowiązuje. I gówno, i jest. I teraz pani Hernik, kolejna krzykaczka będzie, teraz będziemy się wszyscy zachwycać. A pomyślcie, a może to jest tak wszystko ułożone, żeby właśnie ludzie się mieli czym zachwycać, żeby mówili,
kurwa, tak, ona to teraz. Jeżeli ona coś załatwi, jeżeli będzie coś realnego, co załatwi się dla Polski, ja tak samo mówię o Konfederacji tutaj w polskim Sejmie, że tam ten męcen z tą szeroką gębą i tak dalej, poczekajcie, żeby oni coś załatwili. Siedzą, dostali stołeczki, a może są taką opozycją kontrolowaną, no która musi być, żeby z ludzi zeszło napięcie, że ktoś pilnuje, że mamy swoich przedstawicieli. Ale tak naprawdę dla mnie, ja już to dzisiaj wiem, mam 55 lat od wczoraj, czyli mam prawo i rozumiem, znam, byłem dość blisko, a może jak już tam wchodzisz, na tą wiejską, albo tam, już usiądziesz na tym, to tak naprawdę uczestniczysz w takiej karuzeli, w którą później wciąga się nas, my kupujemy te bilety, przedsiębiorcy myślą, że coś dla nich ktoś załatwia, lepiej, gorzej, ale tak naprawdę i tak zawsze będą płacić te podatki coraz większe, będą nękani czymkolwiek. A pani Hernik, powiem tak, jakie mam doświadczenie z tą panią, a wy sobie to sprawdźcie. No, kiedyś mnie zaproszono do Radia Wnet chyba, czy tam jakiegoś. Przeprowadziła ze mną wywiad. No tam wtedy atakowałem pederastów różnych innych, no tak więc było super i tak dalej. Był tam jej facet, mąż narzeczony, który mówił, że się wychował na Młodych Wilkach. A później pracowałem z panią Ogórek w TVP Info, prowadziliśmy program W Kontrze i żeśmy jechali po tych fermach futerkowych i po tych zwyrodnialcach, którzy w ten sposób traktują te zwierzątka tam biedne. Noś se futra, wszystko mi jest jedno. Ktoś powie, też masz pasek, coś. Ja nie mam jakiegoś tam posranego. I pani Hernik się wtedy przypluła do nas, jakby nie wiadomo z czego i tak dalej. A teraz jak chcesz wiedzieć, dlaczego się pani Hernik przypluła, no to przejrzyj sobie zdjęcia. Przejrzyj sobie zdjęcia, kto jest jej tak naprawdę mocodawcą, sponsorem Radia Wnet, kto jest takim jej patronem i kto płaci za to wszystko i tak naprawdę nie wiem, po co płaci. No nie ma tak, że ktoś wchodzi, polityków sponsoruje albo lansuje jakiegoś człowieka za darmo. Coś później z tego chce. Ostatnio o tym człowieku, żeby nie przekręcić imienia, nazwiska, ale to można znaleźć. Ostatnio była taka informacja, że zatrzymało go FSB rosyjskie w Rosji, bo tam lobował, przepłacając i korumpując jakichś urzędników rosyjskich, żeby, nie wiem, futerka kupowali te polskie, a nie jakieś tam inne, nie wiem, bułgarskie i tak dalej. Czyli panowie działają tam, dobrze się tam mają, bo żeby gdzieś tam kogoś korumpować, no to nie jest, że ja sobie teraz pojadę do, nie wiem, Turcji i tam sobie kogoś skorumpuję, no bo byś nie wiedział, gdzie wyjść. By cię kiwnęli w pierwszej bramie, zabrali te pieniądze, w dupę cię kopnęli i tak dalej. Tam jest, musisz dobrze się czuć w tej wodzie. Są zdjęcia, są wszystko, pani Hernik z tym panem, ten pan się okazał głównym sponsorem Radia Wnet i tak dalej, i tak dalej. Tak więc oczywiście teraz się będą wszyscy podniecali. Jezu, jak to dobrze, że ta Hernik, taka wyszczekana, taki Dominik w spódniczce i tam będzie drzeć tą japę. Tylko poczekajmy, żeby coś załatwiła dla Polski. Mówiąc szczerze, nie wierzę. Bo dziś zrozumiałem jedną rzecz, znaczy dziś już od, powiedzmy tam 2 lat rozumiem jedną rzecz. Wszyscy ci, którzy idą do polityki, zajmują się tą polityką, tam coś tam, oni nie działają w naszym interesie. Ani polskich przecież. Oni najpierw zaspokajają swoich i tych swoich mocodawców, swoich sponsorów, patronów i tak dalej, a nam robi się pewien spektakl, żebyśmy głosowali na nich, wybierali. I ona teraz będzie kwieciście, tam łapy precz od Polski i tak dalej. Oczywiście marzeniem moim jest, marzeniem, które pochodzi z głębi serca, żeby ona coś ugrała dla Polski. Żeby coś rzeczywiście było efektem, a nie takie pierdolenie, jak ja to mówię, że Konfederacja i tak gówno załatwi w Polsce, tylko po prostu jest takim krzykaczem, który musi być na sali, żeby nie wiem, już nie było innych krzykaczy. To mi ktoś mówi, no wiesz, ale ma za mało posłów i tak dalej. No bo to jest taki spektakl. Jest jakiś producent, jest jakiś reżyser. Pamiętajcie, że za każdym takim bałaganem kryje się cichy dyrygent tego wszystkiego. Jedna rzecz mi się w tej całej układance trochę nie zgadza. Ale pamiętam, jak się od Juliusza Brauna, bo ja jestem całym sercem za Juliuszem Braunem. Jakoś nie mogę sobie, nie, jakby no to jest jeszcze przede mną, no jakby mam 55 lat, może jak będę miał 56, już będę to rozumiał, jak on w tym wszystkim jest, bo mam wrażenie, że on jest szczery, prawdziwy i niemocowany przez nikogo i że za nim poszedłbym w ogień.
No, słyszałem, jak się od niego odcinał Wippler, jak się odcinał od niego w telewizji, jak się odcinał od niego ten, który nigdzie nie pracował, ten taki męski bohater, mały taki, jak on tam, no jest tam, no męcen z szeroką gębą i ten narodowiec z drugi. Taki, co tam różne też rzeczy o nim się opowiadają, ale to dlatego sobie żonę zrobił i dzieci. W każdym razie tylko mi się tu jakoś Brown w tym wszystkim nie zgadza, no ale mówię, jestem młody chłopak, mam 55 lat jeszcze. Jest szansa, że to zrozumiem. Z młodzieżowym pozdrowieniem. Cześć, ciołem, kluski z rosołem. Pozdrawiam.